Ile osób je dotykało, tego nie wiemy. Natomiast wiem, że dokładnie takie same są nadal produkowane, które wieńczą te oto drzwi. Ale dokąd te drzwi prowadzą? No właśnie, mogę wam zdradzić. Jak sądzicie? Słuchajcie, ale klimat. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że zaprosiła mnie tutaj Magda Brel, bo klimat jest rzeczywiście francuski, jest wyjątkowy. A to, co robi na mnie gigantyczne, pierwsze wrażenie, to faktycznie są schody. Schody podobno są inspirowane Muzeum Żeleńskich, Muzeum Witraży i są niesamowite. Słuchajcie, mogę tylko tyle powiedzieć. Tutaj jest naprawdę fantastycznie i bardzo, bardzo przytulnie. Bardzo, bardzo ciepło. No i czuję się taki klimat międzynarodowy, francuski. Magda jest przewodniczką. Choć na co dzień opowiada o przeszłości, po pracy przenosi się do świata magicznych powieści. Te schody kręcone, każdy model jest kopią, natomiast jest wierną kopią swojego oryginału. Akurat mój to są schody z miejsca Mirecourt, gdzie produkowano skrzypce pod koniec XVIII wieku. Więc takie dość szerokość 56 cm, średnica. Te schody nie tylko są piękne, ale zajmują bardzo mało miejsca. Jeżeli macie dwupoziomowe mieszkanie, myślę, że warto się zdecydować właśnie na takie. Oczywiście, jeżeli odpowiada wam taka stylistyka. Są piękne. To jest taka ażurowa, rzeźbiarska forma, która przyciąga uwagę właśnie w tym mieszkaniu. To dwupoziomowe mieszkanie na 55 metrach kwadratowych skrywa przedpokój, łazienkę, kuchnię otwartą na biblioteczkę i miejsce do wypoczynku. W górnej części Magda zaaranżowała sypialnię i kącik do pracy. To mieszkanie Magdy jest bardzo kobiece, bardzo subtelne. Widać, że dba o każdy detal. Bardzo podobają mi się też tukaterie, które tutaj widzicie i które przewijają się w całym mieszkaniu. Między innymi w szafkach kuchennych, w drzwiach do toalety i łazienki, jak i również w przedpokoju. Wygląda to fantastycznie. A to, co mnie się również podoba, co jest rewelacyjne, to te książki, które tutaj widzicie za mną. No bo każdy z nas się zastanawia, jak układać książki w poziomie, w pionie, a może właśnie kolorami. Popatrzcie, jak to super wygląda. Mamy tutaj niebieską półkę, tutaj czerwoną półkę, a tutaj biel z odrobiną różu. Moim zdaniem to jest super. Te szafki są zaprojektowane specjalnie na wymiar. Magda sobie wymyśliła to w ten sposób, ale jeżeli macie jakieś inne potrzeby i pomysły, to tak naprawdę możecie zaprojektować wszystko. Oczywiście możecie poprosić o pomoc architekta wnętrz, no i wiadomo, stolarza. Co tutaj kryje ta szafka? Spójrzcie, jak fantastycznie wyglądają te segregatory i od razu widać, że to jest kobieta. Kobieta, która lubi kwiaty, bo kwiaty przewijają się w całym mieszkaniu, między innymi na wzorach tapet. Tapety z kolei spajają w jedną całość stylistyczną całe to mieszkanie. Czy brakuje wam miejsca do przechowywania? Wiem, że tak, bo mnie też. Zobaczcie, jak to rozwiązała Magda. Nie dość, że pięknie, ukryta szafka, a ile w niej pomieściła rzeczy. A jak zamknę, to nic nie widać i mało tego nawiązuje do reszty całego salonu. Sztukaterie, sztukaterie, sztukaterie i jeszcze raz sztukaterie, styl francuski. Słuchajcie, czy nie uważacie, że to jest fantastyczne rozwiązanie? Może takie rozwiązanie przydałoby się u was w waszych mieszkaniach i w domu? To byłby mój ulubiony kącik czytelniczy. Mało tego, nie lubię, jak ktoś mnie podgląda, a jak widzicie, nie ma tutaj żadnych zasłon. Ale jest jedna niespodzianka. Na tych oknach jest specjalna niewidoczna folia, która swoim działaniem przypomina lustro weneckie. Ja mogę się patrzeć i widzę, co się dzieje na zewnątrz, natomiast nikt nie widzi mnie w środku, w tym mieszkaniu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. A poza tym jest bardzo jasno, mam bardzo dobre światło do czytania, no i czuję się rewelacyjnie. A tutaj mebel, który
Magda dostała od rodziców. Słuchajcie, to co tutaj jest w środku jest fantastyczne, ale najbardziej podoba mi się ta oto filiżanka. I wiecie, co mi przypomina? Kapelusznika. Alicję w Krainie Czarów. Tylko mnie, czy wam też? Może tylko mnie. Tak naprawdę trzeba było tutaj zrobić wszystko. Podłogi, farba na ścianach, wyburzenie dwóch ścian, przesunięcie dwóch ścian, wyrównanie wszystkich ścian, wyrównanie sufitów, przesunięcie drzwi. Sporo pracy, tak naprawdę trwało jakieś 19 miesięcy. Od momentu wejścia do momentu doprowadzenia do takiego stanu mieszkalnego. Trzeba mieć też na uwadze, że mieszkałam przez 5 miesięcy bez kuchni. Magdzie bardzo zależało na tym, żeby stworzyć dużą przestrzeń, dlatego na początku zdecydowała się na wyrzucenie wszystkich ścian i połączyła kuchnię z salonem. Optycznie blat tylko dzieli część salonową oraz kuchenną. Zlew widzicie w nietypowym miejscu, ale jest dużo miejsca do pracy, także kuchnia jest bardzo funkcjonalna. A to, co robi na mnie bardzo duże wrażenie, to dekoracja kwiatowa. Kwiaty wprowadzają świetną atmosferę, dużo koloru, róże o kolorze pomarańczowym oraz cudownie różowym oraz pomysł Magdy. Bardzo prosty, ale możecie go sami wprowadzić, czyli zielone kwiaty w koszach. Naprawdę wyglądają fantastycznie. Słuchajcie, bardzo ciekawe w tej kuchni jest to, że mamy dwa rodzaje frontów. Jedne są gładkie, a drugie właśnie takie sztukateryjne. To wygląda bardzo ciekawie, ale zresztą fronty możecie również łączyć różne, co jest ciekawym rozwiązaniem i ciekawym pomysłem. Nie muszą być wcale takie same. A co mamy tutaj w tej szufladce? Sztućce. Również piękne. Bardzo równo ułożone. I widzę tutaj jedną rzecz. Słuchajcie, czy to znowu jest przypadek? Kojarzy mi się z Alicją w Krainie Czarów. Nie wiem, może tylko mnie, ale myślę, że wam również. I co jeszcze? To lustro, które jest obok mnie, również kojarzy mi się z Alicją w Krainie Czarów. Jak i również zegar i szachownica, która jest pod schodami, jak i również w łazience. Taka czarno-biała. Popijając sobie herbatkę z filiżanki kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów, muszę wam powiedzieć, że Magda miała super pomysł. Podoba mi się bardzo to rozwiązanie, czyli ta sama tkanina, zwróćcie uwagę, jest na krzesłach jak na drzwiach wejściowych. Może wy wykorzystacie również taki patent. No i słuchajcie, to co podoba mi się bardzo, to jest ten stół, który czuje się, że niesie w sobie niesamowitą historię. A dlaczego? Dlatego, że jest stworzony z wyselekcjonowanego drewna z rozbiórek. Jest unikatowy, a do pary ma taki mniejszy stolik, na którym Magda ustawiła fantastyczną dekorację. Taki konik. No właśnie taki francuski chyba. Kaloryfery przyjechały z Włoch i to jest właściwie jedyny włoski element tutaj. A nie, z Włoch jest jeszcze tapeta, która trochę gobelin przypomina. Oczywiście sofa ludwikowska również z Francji i dużo inspiracji w kuchni, w lustrach, we frontach, w szafkach. Tak, fronty szafek są bardzo takie francuskie. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Te gałki, które tutaj widzicie, mają około 100 lat i są nadal produkowane we Francji. Jaką one mają energię? Ile osób je dotykało? Tego nie wiemy. Natomiast wiem, że dokładnie takie same są nadal produkowane, które wieńczą te oto drzwi. Ale dokąd te drzwi prowadzą? No właśnie, mogę wam zdradzić. Jak sądzicie? Do świata Alicji. Jestem w Krainie Czarów. W Krainie Kąpielowym Magdaleny znajduje się taki oto mebel. Słuchajcie, jeżeli macie strych, być może możecie tam również znaleźć. To jest stara maszyna do szycia Singera, a ona stanowi doskonałą bazę pod umywalkę, na blatową. Wygląda rewelacyjnie. No i dekoracje. Co
co wymyśliła Magda? Ona uwielbia zieleń, uwielbia kwiaty i nawet szparagi wykorzystała właśnie tutaj. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają. Można to wykorzystać również u siebie w waszych domach. Zielone są również grafiki, zielone są również plakaty, na których widzimy papugi, na których widzimy motyle i które są bardzo mocne kolorystycznie. Poprawiają zdecydowanie nastrój. I to, co widzę po raz pierwszy, szczerze powiem, nigdy z tym się wcześniej nie spotkałam, a co po prostu jest fantastycznym pomysłem, to jest eukaliptus, który zawieszony jest o tutaj, w tym miejscu. Magda powiedziała, że jak leje się woda, no to wtedy ten eukaliptus wydaje taki relaksacyjny, przyjemny zapach i ta kąpiel jest dużo bardziej przyjemna. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy warto szukać rodzinnych pamiątek, czy warto chodzić po strychach, czy warto pytać się kogoś z rodziny, czy coś takiego ma, to ja Wam od razu powiem, że tak. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że to jest oryginalne, oprócz tego, że to jest piękne, to jeszcze można zdecydowanie zaoszczędzić. I od razu powiem prosto z mostu. Jeżeli chodzi o tą ramę, Magdalena znalazła tą ramę, właśnie to jest rodzinna pamiątka, zapłaciła tylko za lustro 45 zł. Natomiast jeżeli chodzi o tą maszynę, no to tak naprawdę musiała tylko dorobić szufladkę. Szufladka kosztowała 100 zł, czyli razem 145 zł. Warto było? No oczywiście, że tak. Po tych niesamowitych kręconych schodach wyszłam, żeby znaleźć się tutaj na drugim poziomie. Tutaj znajduje się pracownia Magdy i powiem Wam, że atmosfera też tutaj jest rewelacyjna. Jeżeli chodzi o stół, jest zdecydowanie wyjątkowy, ponieważ jest zrobiony z drzwi, które pochodzą ze świątyni indyjskiej. Przede wszystkim są bardzo szlachetne i są takie tutaj wygładzone, co według Feng Shui przynosi szczęście. No i tak właśnie kończę dzisiejszy program. I co mogę Wam powiedzieć? Absolutnie bądźcie kreatywni. Łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. No i do zobaczenia.